W tym tygodniu Hilfiger i H&M udowodnili po raz kolejny, że bojkot to nie trend. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest How, czyli firma z galanterią skórzaną. I wiem, że co jakiś czas pojawiają się komentarze niezadowolenia, że tego typu widea na temat fast fashion są sponsorowane przez firmy, które zajmują się produkcją odzieży czy dodatków. Jednak powiem Wam tak, według mnie niesłychanie ważnym jest to, aby promować firmy, zwłaszcza w, z dziedziny, z branży odzieżowej, które rzeczywiście przykładają się do tego, w jaki sposób wygląda ich produkcja. Tak więc wydaje mi się, że tym bardziej właśnie tego typu widea. Powinny być sponsorowane przez firmy, które z branży są. Takie jest moje zdanie. Możecie oczywiście w komentarzach mnie zjechać, jeśli chcecie, bo wiem, że nie powstrzyma Was nic, jeśli będziecie chcieć. A tymczasem. Cześć, ja mam na imię Ania i tutaj na kanale bardzo często mówimy o fast fashion. Tak więc dzisiaj pomyślałam, że warto byłoby się przyjrzeć raportowi, który ostatnio widziałam w Guardianie. Raport ten omawiał sytuację Ujgurów. Nie wiem, czy wiecie, kim są Ujgurzy, ale jest to mniejszość zamieszkująca Chiny, dokładniej zamieszkująca prowincję Xinjiang, znajdującą się na, na zachodniej północy. I jest to mniejszość, w której bardzo ciężko ich się żyje w Chińskiej Republice Ludowej. Jeśli chcecie zrozumieć ich rzeczywistość, to wyobraźcie sobie sytuację, w której jakaś część Waszych bliskich jest wysyłana do obozów pracy, jakaś część Waszych bliskich jest wysiedlana, jeszcze inna część Waszych bliskich zostaje zmuszona do przeprowadzenia aborcji albo do sterylizacji. Wszystko to dzieje się w kontekście XXI wieku, czyli inwigilacja Level 1000. No i właśnie tak żyje się Ujgurom, zwłaszcza od roku 2014. Raport, o którym wspominam, pojawił się w Guardianie kilka dni temu i opisuje sytuację ujgurów po tym, gdy kilka lat temu doświadczyliśmy szoku międzynarodowego, dowiadując się o tym, jak tragiczna jest ich sytuacja. To właśnie wtedy nagłośniono ich problemy, to właśnie wtedy opowiadano o obozach pracy, opowiadano o tej przymusowej aborcji, opowiadano o tym, jak ciężko jest im przeżyć, głównie ze względu na fakt, iż mają swoją odrębną kulturę, że mają inną wiarę niż ta, która. Jest generalnie uznawana w Chinach. Jednym z najnowszych sposobów na Dojeżdżanie, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Jednym z najnowszych sposobów na prześladowanie Ujgurów jest przesiedlanie ich wbrew ich woli, i to przesiedlanie na ogół dzieje się w otoczce, wiecie, jakiejś takiej dobroczynności ze strony rządu chińskiego. Jednak w rzeczywistości jest bardzo łatwym sposobem na to, aby obejść różnego rodzaju sankcje, które w związku z tragiczną sytuacją Ujgurów i upublicznieniem tej tragicznej sytuacji ujgurów kilka lat temu pojawiły się na świecie. Teoretycznie odzież z fabryk, w których pracują Ujgurzy, ma nie być importowana, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Jednak, gdy znajdzie się dziurę prawną, łatwo jest obejść tego typu sankcje i tak czy siak korzystać z przymusowej pracy osób, które za. Tą tak zwaną przysłowową miskę ryżu, muszą zrobić to, co się im każe, ponieważ inaczej grozi im głód i śmierć. No i właśnie tego typu sytuacja spotkała tę mniejszość teraz. Po prawda jest, słuchajcie, taka: kilkakrotnie już o tym mówiłam swoją drogą na kanale. Ludzie nie są z gruntu źli, ludzie są z gruntu dobrzy. I dlatego właśnie, jeśli wiedzą, że innym dzieje się straszna krzywda, to potrzebują całkiem sporo propagandy i całkiem sporo e, informacji, które przekonają ich do tego, aby tę drugą grupę ludzi krzywdzić. Jako, że katastrofa, która spotkała Ujgurów, jest jedną z największych od czasów II wojny światowej, jednym z największych ludobójstw, tak naprawdę można to powiedzieć, to na przykład w Stanach Zjednoczonych ludzie nie byli w stanie godzić się na tego typu straszne warunki pracy, w których oni są i generalnie nie tylko warunki pracy, generalnie nie mogli się ludzie godzić na ich sytuację i na to, aby brać udział w tym, no nie wiem, w tej przymusowej sterylizacji, w ogóle ja pierdziu, to jest w ogóle jakaś straszna rzecz. W związku z tym w grudniu 2021 roku w Stanach Zjednoczonych pojawiła się ustaga, ustawa zapobiegająca sprowadzaniu tej przymusowo wytworzonej odzieży, tudzież... W sprowadzaniu odzieży, która stworzona jest z bawełny pochodzącej z farm, na których Ujgurzy są przetrzymywani. Do tej pory, na mocy tych przepisów, udało się zatrzymać ilość odzieży o wartości 500 milionów dolarów i okazuje się, że przepis ten całkiem prężnie działał, do momentu, kiedy nie znaleziono na niego luki prawnej. Według raportu, od którego cała ta pogadanka się rozpoczęła, region Xinjiang jest odpowiedzialny za 23% zapotrzebowania światowego na bawełnę i 10% światowego zapotrzebowania na PWC. Jako, że znacząca ilość fabryk, a zwłaszcza pięć największych fabryk z regionu, jest uwikłana w pracę przymusową Ujgurów, bardzo ciężko jest uwierzyć, że naprawdę w pomyślny sposób, zwłaszcza Europa, która nie ma za bardzo nawet ustawodawstwa powstrzymującego napływ tej odzieży do nas, do krajów, do nas, do sklepów, jest w stanie rzeczywiście powstrzymać ten proceder i jest w stanie rzeczywiście. Wiecie, yy, no nie wiem, przestać z tej bawełny korzystać. Raport zidentyfikował 39 mega znanych, mega szanowanych marek odzieżowych, które najprawdopodobniej z tej bawełny korzystają. Badacze, aby Ustalić, kto tę bawełnę sprowadzał, zdecydowali się sprawdzić, kto ma kontakty i kto pobiera, kto kupuje od tych pięciu największych wiodących firm z, re z regionu Xinjiang. I też właśnie na tej podstawie y jakby oszacowali, iż pośród firm, które z regionu bawełnę i ubrania sprowadzają są... I poczekajcie, tutaj mam napisane na liście... Inditex, w tym Zara, Pull&Bear Bear i inne, Primark, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, HM, Next i wiele innych. Tutaj Wam teraz włożę grafikę, żebyście mogli sobie zobaczyć. Tych grafik jest tak naprawdę kilka, w zależności od tego, z którą firmą kto ma podpisane umowy. Pomimo tych mega. Widocznych dowodów na to, że coś tutaj śmierdzi. bardzo wiele firm e, skonfrontowanych w związku z tym raportem zaprzeczyło, że odzież czy bawełnę z regionu sprowadza. Inditex powiedział na przykład, i teraz tutaj będę cytować: Inditex nie ma powiązań handlowych z żadnymi fabrykami zlokalizowanymi w Xinjiangu. Inditex w pełni angażuje się w poszanowanie, ochronę, promowanie praw człowieka w całym swoim łańcuchu wartości i rygorystycznie przestrzega wszystkich przepisów dotyczących pracy przymusowej. Jakby tak napisali, więc tak będę właśnie. To czytać. Rzecznik H&M z kolei powiedział, że przejrzystość ich łańcucha dostaw jest dla nich bardzo ważna i w tej pra pracy zaszli daleko. No i oni również zaprzeczyli, że jakąkolwiek bawełnę z regionu sprowadzają, jednak jasno widać, że są na liście osób, które kupują bawełnę od jednej z firm uwikłanej w różnego rodzaju procedery korzystające z niewolniczej pracy ujgurów i jest to dokładnie firma Top News, którą mają podpisaną umowę, tak więc hmm, czyżby sami nie wiedzieli, co się w ich fabrykach dzieje. Kolejny rzecznik Primark jasno powiedział, że rzeczywiście biorą stamtąd bawełnę i szacun dla niego przynajmniej za szczerość, bo bardzo rzadko kiedy coś takiego możemy spotkać w sytuacji, kiedy prosi się o komentarz firmy Fast Fashion. Jednak zaznaczył on, iż robią oni, co mogą, aby nie brać, nie kupować bawełny czy ubrań, które są tworzone z bawełny, pochodzącej z różnego rodzaju obozów pracy czy fabryk, na których ludzie są zmuszani do takiej pracy przymusowej. Jednak, czy jesteśmy w stanie zapewnić, że na pewno tego typu sytuacja ma miejsce? Zwłaszcza, że Primark zasłynął kilka lat temu z tego, iż warunki w ich fabrykach były aż tak ciężkie, że ludzie w metkach przemycali wiadomości do opinii publicznej, tak aby opinia publiczna zwróciła uwagę na straszną sytuację, która w tych fabrykach Primarka miała miejsce. Hmm. No nie wiem, może jesteśmy po prostu w stanie im uwierzyć na słowo. Czy Wy tak często wierzycie ludziom na słowo, czy nie? Dajcie mi znać, może jestem zbyt rygorystyczna. I teraz, żeby było jasne, bo w sumie czuję, że potrzebuję to jeszcze uściślić, prawda jest taka, że bardzo możliwe, iż wiele z tych firm, które przed chwilą wymieniłam, naprawdę zwracało uwagę na to, czy bawełna, tudzież produkty bawełniane, które są w ich ofercie, pochodzi z różnego rodzaju obozów pracy. Prawda jednak jest taka, na co zwrócili uwagę piszący raport, że bardzo często te obozy pracy zmieniły swoją nazwę i też zmieniły niejako swoją formę zmieniając się z takich przymusowych obozów, w których ludzie są zamykani, w takie opcje, które po prostu przesiedlają ludzi, zwłaszcza pojedynczych ludzi, i niejako odcinają ich od swojej rodziny. Zmuszają ich do tego, żeby od tej rodziny zostali odcięci, jednakowoż nie wkładając ich do takiego wiecie obozu przypominającego więzienie. Jeden z badaczy, który nazywa się Jalkun Uloyol, Powiedział, i teraz zacytuję, bardzo ważne jest, aby uwzględnić sponsorowane przez państwo transfery pracowników i udział w innych formach polityki represyjnej wdrażanej w regionie ujgurskim jako sygnał ostrzegawczy przy ocenie przedsiębiorstw mających siedzibę w Chinach kontynentalnych. Jednak to, co tak naprawdę mogłoby nam w Europie pomóc, to wprowadzenie prawa, które zakazywałoby importu odzieży, czy też tak naprawdę czegokolwiek innego, pochodzącego z fabryk, w których ludzie pracują w formie tak zwanego współczesnego niewolnictwa. Jednak czy można takie prawo wprowadzić? Powiem Wam szczerze, że dopóki nie zmieni się nasza mentalność, najprawdopodobniej będzie to całkiem ciężkie. Ponieważ, słuchajcie, skoro jesteśmy w stanie bez mrugnięcia oczkiem, tylko i wyłącznie dlatego, że coś jest tanie i w miarę nam się podoba, będzie świetne na jeden raz, kupić ciucha, który pochodzi z fabryki w Bangladeszu, w której kobieta pracująca, kobieta szyjąca ten ciuch najprawdopodobniej pracowała 16 godzin na dobę, najprawdopodobniej nie miała możliwości wzięcia urlopu zdrowotnego czy jakiegokolwiek innego urlopu, w razie gdyby go potrzebowała, najprawdopodobniej była molestowana seksualnie i najprawdopodobniej jest truta w związku z substancjami, które do wytwarzania tej odzieży są potrzebne i są wykorzystywane, to wydaje mi się, że... Hmm. I swoją drogą, o właśnie, może powinnam też poruszyć temat, bo bardzo często, zwłaszcza pod moimi wideo na temat Starbucksa, pojawiły się komentarze mówiące o tym, że bojkoty, do których ja tak bardzo intensywnie Was namawiam, bardzo często prowokują brak pracy dla jakichś tam ludzi. Jednak warto zadać sobie pytanie, czy praca niewolnicza jest pracą, o którą powinniśmy dla kogoś walczyć. Czy to nie jest tak, że powinniśmy walczyć o to, aby wszyscy ludzie mieli godną pracę i byli w stanie, w związku z tym, że mają tą pracę, na przykład pozwolić sobie na posiłki, Trzy razy dziennie, prawda? W związku z tym, czy odmawianie komuś pracy niewolniczej jest rzeczywiście jakimś takim, no, jest jakąś niekorzyścią, którą robimy dla reszty świata? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że muszając wszystkich, aby traktowali wszystkich jak ludzi? Po prostu będziemy zmieniać świat na lepsze. Takie jest moje stanowisko, a dajcie mi znać w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. Czy wam przeszkadzałoby, gdybyście wiedzieli, że ciuchy, które kupiliście w swoich ulubionych sieciówkach, były wytworzone przez niewolników, czy osoby, które były zmuszone do przymusowej sterylizacji? A może wam to nie przeszkadza, może generalnie macie na to wszystko wyjebane. Dajcie mi znać w komentarzach. A tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku.